gratuluję zwycięstwa GKS-owi, jak najbardziej zasłużonego. Byli zespołem zdecydowanie lepszym i zasłużenie wygrali, ale tak jak powiedziałem, ja nie chciałbym tutaj absolutnie nikogo linczować i mieć pretensje do kogokolwiek. Na dzisiaj my swoimi błędami w tym meczu napędzaliśmy sytuację GKS-owi niepotrzebnie, ale tak jak mówię, że my jesteśmy dzisiaj na troszkę innym etapie, choć to boli, na pewno porażka w takich rozmiarach. GKS jest na trochę innym etapie. Absolutnie to nie znaczy, że to nas usprawiedliwia, ale myślę, że to było w tym meczu dzisiaj widać, gdzie my jesteśmy jeszcze, a gdzie jest GKS Katowice. Myślę, że zespół budowany od kilku lat, mądrze wymieniane słabsze ogniwa na lepsze. Dzisiaj mamy tego efekty i myślę, że oczywiście życzę tego GKS-owi, żeby w końcu po latach takich chudszych wszedł do Ligi Wyższej, a na pewno mają ku temu wszelkie atuty. Dziękuję bardzo, trenerze. Czy są jakieś pytania? Łukasz Pawligor, BL. Miałem pytanie do trenera właśnie o te atuty. Resowie ma za sobą spotkanie już z Lechiem Gdańsk, to jest pretendent tutaj do awansu i dzisiaj mierzył się z Gieksem, który chyba też można traktować jako pretendenta. Jakby pan ocenił to już z boiska, bo widział pan to z linii bocznej, który zespół na dzisiaj mocniejszy według pana? Proszę pana, ja nie chcę oceniać Lechii, nie chcę oceniać GKS-u. Każdy mecz jest inny w tej pierwszej lidze i wiemy doskonale, że różnie się mecze układają i później się różnie kończą. Na pewno z jednym się z panem zgadzam, że jeden i drugi zespół jest pretendentem do awansu. I na tym zakończę. A jeśli chodzi o atmosferę, wiadomo, tutaj jeszcze pamiętamy tutaj tą konferencję burzliwą z pana udziałem. Jeśli chodzi tutaj o wytykanie różnego rodzaju nieścisłości w Resowi. Potem pojawiły się już ostatnio dwa zwycięstwa z rzędu, tylko rozumiem, że tutaj ta atmosfera się poprawiła. Czy dzisiaj może właśnie ta porażka może to znowu w pewnym stopniu zagrać? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że my twardo stąpamy po ziemi. Oczywiście wnioski trzeba wyciągnąć jak najbardziej, powiedzieć sobie o tym, ale miejscem do tego jest szatnia, nie konferencja prasowa i to, co mamy sobie powiedzieć, nawet i w przykrych słowach, od tego, tak jak powiedziałem, jest szatnia i tutaj nie mam zamiaru. Na początku też powiedziałem, że absolutnie nikogo obwiniać, zawsze patrzę najpierw na siebie i na gorąco nie lubię jakby wyciągać wniosków.